Tu jest pomnik, na którego otwarciu byłem. Miejsce pod tym pomnikiem jest dość niespokojne. Kiedyś jak podszedłem, to od razu zainteresowało się mną dwóch policjantów. Stoję pod pomnikiem i tam policjanci stali tam, ale gdy tylko podszedłem do pomnika, drugi podszedł tutaj. Plac Piłsudskiego to generalnie dość ciekawe miejsce. Co jakiś czas pod grobem nieznanego żołnierza jest zmiana warty. Kiedyś też próbowałem zobaczyć, dokąd idą żołnierze, którzy zeszli z warty, a i o to, co się stało. Przed chwilą była zmiana warty. Chcę dowiedzieć się, gdzie oni idą. Będę ich śledził. Czyli wchodzą do budynku po drugiej stronie ulicy. Dzień dobry. Czy mogą mi Państwo powiedzieć, czy ludzie faktycznie próbują wejść na ten pomnik? Jak pan odwróci się w swoje prawo i poobserwuje, to będzie pan widział, co dzieje się obok pomnika. My jesteśmy w tym samym miejscu, widzimy tyle samo co pan. Aha, ale Państwo są tu dłużej, ja tu jestem od 5 minut. A czy osoby próbują wchodzić na pomnik? Tak. Nie. Nie, nikt jeszcze nie próbował. A dlaczego pan pyta w ogóle? No nic nie planuję, po prostu byłem ciekaw, no bo ten pomnik, no było w internecie takie spekulacje, że ludzie będą próbowali wejść, ponieważ jest w kształcie schodów. To, że jest w kształcie schodów, nie odbiera tego, że upamiętnia jednak ofiary, tak? Katastrofę. No tak, rozumiem. Chyba każdy powinien mieć swój jakiś tam zdrowy rozsądek, nie? No tak, tak, ale ludzie są różni, no pracują państwo w policji, więc no są, znają państwo. Ale nie zdarza się. No dobrze, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Stadion Narodowy. Siema! Maciek. Cześć, Ewor. Cześć! Cześć! Pudełusz. Maciek! Fajna deska. Ty stary, co dla ciebie mam w ogóle, to jedniesz. Złote pudełko, 272 subskrypcji. Sama, wszystko się zgadza. Wolę taką, dużą. Wolisz taką dużą? Oczywiście. Ale ta jest fajna też. To jest pierwsza firma na świecie, która wyprodukowała deski. Jakiekolwiek deski. A! Mówię o skateboardach, w ogóle czymkolwiek. To jest pierwsza firma na świecie w ogóle. Mam jeden taki trik, który ostatnio wykminiłem i który ląduje, że mi się uda akurat wypierdać. A! O, zajebiście. Nie udało się, ale generalnie... Ale nie udało się? W sensie nie udało się wyjechać. A mi się podobało. Ale na początku to raczej chodzi o to, żebyś pojechał na tym jak najdalej. Żeby się nie zabić, nie? To tak jak na longboardzie. Najpierw uczysz się jeździć, a potem dopiero uczysz się tańczyć. No tak. Plan jest taki. Masz lewą i prawą. Aha. Zawsze jak ktoś robi to pro, to wydaje się łatwe. Daleko mi do bycia pro. Tak stoję, teraz. jak stoję? Czemu nie stanie się popularne? Bo generalnie strudne. Mnóstwo wysiłku musisz w to włożyć, żeby zacząć na tym jakoś śmigać już. Ludzie czerpią zazwyczaj fan, jak od razu stają i wiesz, potrafią jeździć. To jak ja na longboardzie. Jak ty na longboardzie. Dlatego my na skejcie. Nie próbujemy na skejcie. Nie, bo no nie, ja nie czuję frajdy z tego na samym początku, więc jak na samym początku właśnie, sobie bo frajdy, to jak właśnie w to wkręcić, nie? A long ci dodaje, w sensie long jest od początku przyjemny dość. To jest cholernie trudne, ale zajebiste, w sensie jak umiesz na tym już jeździć, to masz pewnie takie, nie? Że ja, kurwa... Obecnie raczej staram się nauczyć na tym skakać. No. Co? Niestety brakuje skilla jeszcze. Ale nie za to płaciłem! A nie, czekaj, nie płaciłem. A czekaj, to nie jest takie łatwe. Troszeczkę bliżej bądź, bo ona, wiesz, na wyciągniętej ręce jest. Blisko serca staje, dobra. Teraz będzie bardziej skręt. Najbliższy, co? Ja pierdolę, ziomuś. Słuchaj, tu jest górka, nie? Hamuj. Czy ty wiesz, jak się hamuje? Po prostu zeskoczę. Kolano pod ciebie. Ej, myślałem, że to będzie jakieś samobójstwo, a to było normalny spacerek po parku. No, powiem ci, że izdę nie są wiele trudniejsze. Więcej zakrętów. Widziałeś tą sztuczkę? Nie. Nie widziałeś tej sztuczki? Nie, nie widziałem. Musisz to nagrać, stary. Starzy, to nagrać.
I tyle? Co się odjebało z moją deską? Przepraszam, wjechałem w kałużę. Prosto, moment. Czekaj, bo tu rondo, ja mam prawo jazdy. Ja mam prawo jazdy, ogarnę to. Czekaj, za tym samochodem. Gdzie, a gdzie jedziemy? Dobra, jedziemy dawaj. Prosto, ale dawaj. Ma. Kierunkowska włączę. Klik, 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 klik. Ale generalnie na to czekałem cały dzień, na pusza. To chyba właśnie tym się najbardziej jaram. Takim jeżdżeniem po mieście, wiesz, jak na rowerze. Bo tak na rowerze jest tak samo, możesz sobie pójść na kazurę, ale najwięcej frajdy daje jeżdżenie po mieście. A co, będziecie grindować teraz? Gra polega na tym, że widoczna tutaj postać musi, nie dotykając ziemi, przejść pod ławką dookoła. Dobra, Jabor, twoja kolej, albo nie. Twoja kolej. Ja, dobra. Sprawdzamy, bo zastanawiamy się, czy sobie teraz nie kupić na weekend, a musimy sprawdzić, czy jest wystarczająco lekka, czy nie. Proszę nie jeździć po strefie. Dobra. I proszę tak się nie zachować, bo będziemy musieli zakończyć zakupy. No, nie robimy, po prostu patrzymy, testujemy na ławkę, no ale ja muszę wiedzieć... Jak pan bułkę kupuje, to też pan ją nadgryza i testuje? Nie, no ale sprawdzam, czy jest miękka, czy twarda, no przecież jak będzie twarda, to już kupię. Mówię poważnie teraz, jakby nie żartuję. Dobrze, mam taras i będziemy sobie... się dobrze zachowywać, czy kończymy zakupy? Tak, tak. To tylko jedna osoba. Idę do oddziału z bułkami. Dzień później, znowu na Pradze. Idziemy pod ambasadę Gruzji. Mimo że wiadomości Yellowbox są zawsze neutralne w tym, co przedstawiają, to muszę powiedzieć, że robienie protestu w formie klubowej jest świetnym pomysłem. No, masz może kartkę, to mu napiszę. Nie mam niestety. Mogę ci dać serwetkę. O, okej. Okay. Nic nie wymyślę. Dzięki. Masz jeszcze na czym pisać. Dobra, jakiś znajdę długopis. Ja mam coś tam spisałem. Ej, to wasz samochód? Tak. Sorry, wjechałem wam w bok. Dobra, nic, bo zostawiłem serwetkę z moim numerem z przodu. Gdzie? Tu, jak masz to wgniecenie? A to? To chyba ja. Co ja ci mogę powiedzieć, no ja mam w dupie ten samochód, więc nic się chyba nie stało. Tak. Aha, no dobra. Wyklepiemy. Ale fajnie, że zostawiłeś się. No to jest drugi raz w tym tygodniu. Okej, okay, nie no przepraszam, nie zauważyłem cofając. Spoko, słuchaj, widzisz jaka to jest fura. Okej, okay, jakby zmienił zdanie, to masz mój numer. Dobra. Trzymaj się. Dzień dobry, pan lekarz, czy mogę pomóc? Dzień dobry, wjechałem z Toyota Yaris w inny samochód. Nikomu nic się nie stało? Nie, rozmawiałem nawet z właścicielem i powiedział, że to jest tak stary samochód, że się tym nie przejmuje, ale obawiam się, że jest drobna rysa na tylnym zderzaku. Rozumiem. Ciekawa sytuacja. Czyli nie stosują panowie oświadczenia między sobą? Nie, po prostu powiedział, że, nie, że to jest tak stary samochód i że to jest drugi raz w tygodniu i pojechał. No dobrze, rozumiem. Poproszę pana imię i nazwisko. Maciej Pudełko. Dobrze, kto mu pan robi zdjęcie? Aha, mam jeszcze pytanie, ile to mnie będzie kosztowało? To już wszystko zgodnie z wyceną naszego specjalisty flotowego, który wyceni to w odpowiednim programie. Proszę o wysłanie zdjęcia i wtedy będziemy mogli tak naprawdę to wszystko oszacować. Otrzyma pan odpowiedź też drogą mailową. Okej, no dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję panu również za zgłoszenie. Życzę spokojnego wieczoru. Dziękuję nawzajem, do widzenia.